mała reorganizacja. Trzeba się przygotować na nowe warunki. Zobaczymy, jak nam pójdzie taska tym razem. Pyrka mokrie! Trzeba siadać. Cześć, to wszystko są grobowce. Niesamowite. Właśnie dostaliśmy cynka, że tutaj jest taka boczna dróżka, w której jest pełno tego typu pięknych grobowców, więc się nią wybraliśmy. Pomimo pogody. Pogoda jest super. Jeszcze nas nie zgięła, nie zagięła. Wow. A tam kolejne budują. Pan pozwolił mi zeksplorować ten grób. Co? Niesamowite. Jaki kozak. Petarda, nieźle. Na takim cmentarzu jeszcze nie byłem. Mają przepych, co? Pokaż tego gofle. No więc, co ja właśnie jem? To jest wegański gofer. Gofer? Waffle? Waffle? Coś takiego? Wegański gofr i kawa mrożona na mleku sojowym, genialna. Ogólnie, a jeszcze co mam na tym, w ogóle opowiem o tym gofrze, bo on jest rewelacyjny. W środku jest wypełniony bananami, a na wierzchu ma arbuzika, mango, dragon fruta, smoczy owoc i buławę. I znajdujemy się właśnie w takiej kawiarni, która nazywa się Treehugger. Treehugger, czyli przytulecz drzew. I jest to chyba najlepsza kawiarnia, w jakiej byłam w moim życiu, więc się całkowicie jaram. Od początku do końca. Jest przemiła obsługa. Mówią całkiem nieźle po angielsku. Jest wspaniałe jedzenie i bardzo dobra kawa. I też soczek, którego kosztuje mój mężuś, tak? Pomarańczowy, smakuje ci? Tak. Jest super klimat. Na górze jest w ogóle sklep, w którym można kupić bardzo wiele różnych ręcznie robionych gadżetów przydatnych, mniej przydatnych, bardziej dekoracyjnych czasem, które są zrobione na przykład z konopi, z bawełny ekologicznej, z bambusa i zostały zrobione przede wszystkim, to jest najważniejsze, co chcę powiedzieć, przez lokalsów, przez ludzi tutejszych, przez reprezentantów mniejszości narodowych bardzo często, mniejszości etnicznych i można to kupić całkiem tanio. I jeszcze muszę wspomnieć, że jest fantastyczny kibelek, który pachnie trawą cytrynową. Jest super i są tam piękne zdjęcia i bardzo ładne cytaty. I co jest najlepiej? Czy jest dalsze najlepszej kawiarni na świecie? Torby, piękne torby, ale tu bardziej może się skupmy, bo to są takie przydatne rzeczy, które można używać na co dzień. I nie są wcale drogie. Na przykład to jest, wydaje mi się, zrobione z bambusa. Bombeczki do mycia. Bombeczki, klapeczki, słomeczki bambusowe do picia, bardzo dobre, polecam. I takie czyściki można sobie zakupić osobno albo w komplecie. Metalowe słomki, szklane słomki i co? I nie mówcie, że się nie da, bo się da. I to chyba co sobie kupię, jak mi mój mężuś pozwoli. To jest fajne, to jest takie na kosmetyki albo na jakieś środki higieny. No idealne, potrzebujesz. Szerkiej. I tutaj jest taki woreczek jeszcze w środku. No przyda ci się to na bank. No nie jest nawet drogie. No tak. Tu jest ciekawa książeczka. Książeczka się przyda, kupimy trzy. Etnicznych. Trzy książeczki. Proszę bardzo.
Torby wielorazowe, takich szukaliśmy. Mhm. Bardzo fajne. No i teraz tutaj, patrzcie, to jest czar w ogóle. Herbaty, oczywiście organiczne. Essential oil, czyli olejki eteryczne. Mhm. Tutaj mamy zrobione, to już jest chyba z hempa. To jest chyba już hemp. Tutaj. What is hemp? Czyli konopia. Konopia. Nawet jest moc. Jest, o zobaczcie, jest opakowanie na paszport. Wsadza się tutaj paszport, no to jest czad w ogóle. To jest na przykład takie pudełeczko, czy jak to nazwać, na różne takie, przybornik na różne długopisy, ołówki, jakieś małe saszetki, takie pierdółki, saszetki. Bardzo dużo rzeczy. To też na jakieś kosmetyki albo jakiś taki przybornik też trochę. Pasuje ci do bluzu, musisz kupić. Nie, takiego nie chcę. On taki wygląda trochę jak jeansowy, taki troszeczkę, ale nie jest wcale jeansowy. A co to jest? To jest kapelusz. Wow. Może nie będę przymierzać, bo na pewno nie życzył sobie, żeby wszyscy to przymierzali. Petarda. Ale to jest taki właśnie kapelusz. Piękne są te rzeczy. Piórniczek, piórniczki. No i tu zobacz, pokaż na panią. Takie panie to robią. To jest genialne. Dlatego właśnie... A co jej się stało w ręce? Pewnie jakiś barwnik ma. Mm-hmm. I dlatego właśnie jedziemy na północ, żeby to wszystko obczaić i zobaczyć. Nasza ekipa, poszukiwacze zaginionej Arki. Jeszcze tam jest część. Ostatnio był Tomb Raider. Dzisiaj będzie podróż do wnętrza ziemi. Wow. Widać to w ogóle? Wow, widać dobrze. Nie to perki. Wysadziły nas panie. No i jesteśmy. Wyjdziemy stąd sami. Tylko najpierw znajdziemy Graal. Moc. Gdzie jest ten Graal? Indiana Jones wszedł 1,5 metra w skałę i powraca. Szukam tego Graala. Znaleźć go nie mogę. Tutaj łódki, które widać, które przypłynęły do jaskini całą długą drogę. Ile mogliśmy płynąć? 20 minut? Tak. Może więcej. I potem jeszcze wzdłuż jaskini ponad kilometr. Te wszystkie łódki są obsługiwane w większości przez kobiety. Także kobiety bardzo ciężko tutaj pracują. Na pewno nie zazdroszczę im tej pracy. I dostają za to bardzo marne wynagrodzenie. No, ciężka robota takiej pani. I podobno tutaj jest jedna taka Wietnamka, która mieszka w Stanach, więc spoko mówi po angielsku. Powiedziała, że tutaj jest tak dużo lokalsów z takimi łódkami, że oni czekają tydzień na taki
dzień kursowania prawdopodobnie. Nie wiem, czy to jest prawda, czy tydzień, jak jest sezon, może częściej, ale tak czy siak, tydzień. I dostają za taki kurs 300, znaczy oficjalnie firma dostaje 360 tysięcy, czyli to jest 45... 50 zł powiedzmy, a one dostają tylko jakiś procent oczywiście, nie? Niestety. Pomożemy pani. Come on. Pytam, czy ty się boją wody, dlatego noszą life jackets, a my nie. Czy ja nie. A ja chętnie założę. Na co właśnie patrzymy, to jest taka rewolucyjna myśl technologiczna, żeby przywiązać krowę na taką jakby wędkę na dosyć sporej wysokości i dzięki tej wędce ta krowa będzie mogła się wokół tego słupka, głównego pionowego słupka, obracać. Hey. Jaszczurka, nie wiem, tutaj gdzieś jest. Tak. Taki ziomal. Podchodzę bliżej, żeby go nie wystraszyć. Poszukiwania trwają. Idziemy w stronę jaskini, która nazywa się Paradise. Paradise to jest... niebo? Nie. Raj. Paradise to pomidor po rumuńsku, a po angielsku chyba raj, nie? Rajska jaskinia. Podobno tam coś możemy znaleźć, jakiś ślad. Wybraliśmy ścieżkę trekkingową, czyli sobie śmigamy. Wzdłuż nas biegnie droga, możesz sobie wynająć jakiś mały taki samochodzik, jak golfiarze jeżdżą. Możecie podwieźć do góry. Wygodnie co by było. Ten owad przed chwilą zabił dużego pająka. Tutaj są jego nogi, a ona właśnie obraca jego tułów. Widzieliśmy, jak ten pająk poluje i myśleliśmy, że to ten pająk poluje na tego owada. Okazało się na odwrót. No, niezła luta. Nogi mniej koloryczne, czy co? Ja wróciła tutaj. Soundstripe. Zaczyna się mocno. Uh-huh.
No nieźle. Całkiem, całkiem. Kurczę, na tylu tu jest podróżników, że się trochę boję, że już tylko gra ktoś wyniósł przed nami. Nie wiem, co ja pocznę. No nie wiem, na ile to widać, ale jest to głębokie, na jakieś na paręset metrów w tym kierunku. No i tam jak zygzakiem idą te po prostu światełka, to tam są schody do góry. I tak pięknie, powoli. Coraz bardziej czuję, że ten Graal, to czego szukam, to nie jest nic materialnego. Nie, dla chcącego nic trudnego, my je znaleźliśmy. Są schody nawet zbudowane, nie? Ania je znalazła. To nie jest jedno z najciekawszych przeżyć w twoim życiu? No, widzę. Uśmiechu nie powstrzymasz. Wspaniale. Trzeba trzymać balans. Tam pani nam kieruje na mnie. Jak dla mnie fantazja. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Droga była trudna, ale jesteśmy górą. A ostatnie dni spaliśmy tutaj. W takim oto pomieszczonku z exclusive łazienka, prysznic and toaleta, tutaj nie będę ci pokazywał, double door, co by był czasem przeciąg. Hostel zrobiony z deski, co jest przyjemne, a na górze liście palmy, co jest również przyjemne. A nazwa jego to, nie wiem czy dobrze to wymawiam, haha, land, czy haha, land, nie jestem pewien, a może to jest haha, land, nie wiem, coś w tym stylu, nie wiem, bo to prostu... wietnamska wymowa. Albo po prostu haha, land. O, możliwe, tego się nie dowiemy. No, kończy się tutaj nasz pobyt, no, niestety nie udało mi się znaleźć tego Graala, nie wiem. Ale gdzieś tu jest, czuję go, gdzieś tutaj jest. Wyjazd był świetny, znaczy przyjazd tutaj, wyjazd trwa nadal. Jedziemy dalej na północ drogą Ho Chi Minha. On ma w ogóle najlepsze drogi, największe miasto w tym kraju, nie wiem co jeszcze, pewnie jakieś najlepsze, największe porty. W każdym mieście wszystko. Pomnik. W każdym mieście pomnik, tak. No, jedziemy dalej na północ, kierujemy się już w stronę Saigonu, ale no, dzisiaj zamierzamy zrobić tak 130 km. Cześć. Proszę Państwa, to i moje przeznaczenie. Iha!
Tutaj. Pokażę ci. Jest tu. Widzisz? Tutaj. Mieni się. Płynie. To rzeka. Tam jest. Widzisz? Piętrzy się ku górze. To góry. Tam to zielone. To wszystko. To natura. To jest ten Graal. To po to tu przyjechaliśmy. To po to ludzie przejeżdżają do natury. Od zawsze. Do rzek, do gór, do jezior, do lasów. Nawet nie sama natura, tylko to, jak człowiek w tej naturze się czuje. Coś niesamowitego. To jest nasze naturalne środowisko. Dla nas, ludzi. Dla nas, zwierząt. To niesamowite. Na co dzień mieszkamy w miastach. To jest postęp cywilizacyjny. Tego wcześniej nie było. To jest super funkcjonalne, ale wiesz, mieszkanie w takim bloku, otoczonym setką routerów, komórek, anten, te wszystkie fale przechodzą przez ciebie cały czas na okrągło. A jak idziesz do lasu, to drzewa robią za takie fale ochrony. No, i tam możesz uzyskać spokój. Możesz uzyskać odpoczynek. Możesz to poczuć. Możesz usłyszeć coś więcej niż wiadomości z internetu. I to po to ludzie jeżdżą do gór, żeby się zachwycać nimi, żeby się tą naturą, żeby ją podziwiać. Bo ona jest wielka, wszechmocna, wspaniała. Daje nam jeść. Wystarczy na nią popatrzeć i już się człowiek relaksuje. To jest piękne. To jest ten Graal. To jest po co wszyscy ludzie jeżdżą do natury. Więc jeżeli mieszkasz gdzieś tam w bloku, to nie zapomnij czasem przejść do lasu. Najlepiej tak na bosaka, bo jak my te wszystkie fale w sobie zbieramy, to no jesteśmy też takim przekaźnikiem energii, jak prąd. A prąd, żeby bezpiecznie płynął, musi się uziemić, więc możesz czasem zdjąć swoje sandały, czy też buty, które są gumowe, świetnie izolują te fale. Zobacz, co się wtedy będzie działo. Na chwileczkę. Polecam. Zapraszam. Motylek też wie, o co chodzi.